Tytuł wystawy to gra słów. Mateusz, tworząc swoje obrazy, inspirował się twórczością znanych artystów, których dzieła mógł obejrzeć na żywo. Właśnie wtedy wpadł na pomysł, że stworzy na płótnie własne interpretacje obrazów z czasów późnego gotyku czy wczesnego renesansu. Obraz jest właśnie pomiędzy końcem jednego, tego co właśnie już tam jest gdzieś, wisi i zostało namalowane i skończone, a tym co dopiero powstanie i może powstać. Tym, co dopiero ja mogę dołożyć do tej historii. Finisarz przyciągnął kilka pokoleń entuzjastów sztuki. Odbiorcy uważnie studiowali zawarte na płótnach detale, szeroki wachlarz barw i nawiązania do malarstwa klasycznego. Geometria taką można też tutaj zobaczyć na tych płótnach, ale bardzo fajnie, żywe kolory, duże formaty, tryptyki, że takie połączenia, no całkiem interesujące. Obrazy Mateusza Pietrowskiego łączy bogata kolorystyka i duża ekspresja. Czas powstawania dzieła uzależniony jest od jego wielkości i koncepcji artystycznej. Są obrazy, które powstają właśnie na zasadzie kilku podejść i są obrazy, które wymagają wielu miesięcy systematycznej pracy. Artysta zajmuje się również rysunkiem, fotografią, prowadzi warsztaty twórcze. Studiował na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu. Od ubiegłego roku pracuje jako asystent w macierzystej uczelni.